który jest Panem i Zbawicielem dla każdego. Jezu Chryste, który umarłeś, zmartwychwstałeś i żyjesz. Stajemy dzisiaj w tej wspólnocie słupskiej przed Tobą i uznajemy Cię jako jedynego Pana, Zbawiciela i Króla naszych serc, naszych spraw, naszego życia. Oddajemy Tobie nasze życie, słabości, udręki, nasze rodziny, w których trwamy, w których żyjemy, poruszamy się, przeżywamy relacje. Nasze parafie, wszystkie wspólnoty w niej działające, żłobki, przedszkola i szkoły, gdzie wzrastają nasze dzieci. Edukują się, ale wychowują również. Nasze słupskie uczelnie i wszystkich młodych ludzi, środki komunikacji, urzędy i ludzi sprawujących władzę. Wszystkie miejsca pracy, służby i odpoczynku. Ludzi chorych, zagubionych i też jeszcze bezdomnych. Oddajemy Tobie, Panie Jezu, zmartwychwstały Królu, nasze miasto Słupsk i jego okolice. Uznajemy Ciebie naszym jedynym Panem i Królem. Wyznajemy całym sercem, że Ty jesteś jedynym Bogiem i nie ma innego i dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Amen. Amen. Wspólnie zanieśmy wołanie modlitwą, której właśnie nas Pan Jezus nauczył. Tą najpiękniejszą modlitwą, gdzie możemy do Boga Stwórcy każdego z nas mówić: Abba, tatusiu, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Dziękuję w tym miejscu Wam, siostry i bracia, że trwacie w tym